Alaska to stan Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wydobywa się tam ropę naftową, gaz ziemny, złoto, platynę, rudy miedzi, cynku, niklu i uranu. Rozwinięta jest hodowla reniferów Świętego Mikołaja, ale też myślistwo i rybołówstwo. Tamtejsza ludność ma też dość ciekawe zainteresowania. Jednym z nich jest zrzucanie samochodów z urwiska. Zabawa, jaką preferują mieszkańcy Alaski, związana jest z dzisiejszym tematem filmu – ruchem krzywoliniowym. Rzut poziomy, bo o nim mowa, polega na wystrzeleniu ciała z pewną prędkością początkową, której kierunek jest poziomy. Ciało takie spada po ściśle określonej trajektorii, zwanej parabolą. W zależności od oporów powietrza jest ona bardziej lub mniej rozciągnięta, a tym samym zasięg rzutu jest dalszy lub bliższy. To właśnie z tego powodu zasięg rzutu zmiętej kartki jest dalszy niż rozprostowanej, przy założeniu, że obie kartki wyrzuciliśmy z jednakową prędkością początkową. Na całe szczęście w szkole średniej możecie pomijać opory powietrza i każdy rzut poziomy traktować jako taki, w którym opory ruchu nie występują. Rzut poziomy, rozbudowane o rzuty ukośne, o których opowiem pewnie w kolejnym filmie, są często wykorzystywane jako podstawowa mechanika gier. Właśnie możecie podziwiać te, które sam ogrywam w wolnej chwili między produkcją kolejnych filmów w projekcie Fizyka. Raz jeszcze prześledźmy ten ruch samochodu spadającego z urwiska. Całość odpowiednio spowolniłem. W początkowym etapie samochód posiada jedynie prędkość poziomą. Następnie, zgodnie z logiką, samochód zaczyna spadać w dół i ten spadek jest coraz szybszy. To, co go przyspiesza, to przyspieszenie ziemskie oznaczone literką G, o którym opowiadałem przy okazji filmu o spadku swobodnym. Zaprezentowany ruch mogę rozłożyć na dwie składowe, poziomą i pionową. Jeśli opory ruchu nie występują, to składowa prędkości w poziomie ma stałą wartość, więc możemy traktować ruch w poziomie jako jednostajny prostoliniowy. Wzór na położenie ciała dla tego ruchu wygląda następująco. W pionie zaś ciało przyspiesza z przyspieszeniem ziemskim, a ruch możemy traktować jako spadek swobodny. Początkowa prędkość w pionie wynosi 0, a ciało w każdej kolejnej sekundzie zwiększa prędkość. Z tego też powodu w pionie wzór położenia od czasu wygląda jak w ruchu jednostajnie przyspieszonym, prostoliniowym. Zadania z tego tematu można więc rozwiązywać w dwóch częściach, z podziałem na składowe, w poziomie ruchu jednostajnie prostoliniowego i w pionie ruchu jednostajnie przyspieszonego. Wygląda to dość dziwnie, ale wystarczy przeprowadzić doświadczenie z trzema kulkami, by się o tym przekonać, że to prawda. Niech jedna kulka spada swobodnie na ziemię, druga leci równolegle do podłoża, a trzecia spada w polu grawitacyjnym. Zauważcie, że kulka spadająca swobodnie i ta w rzucie poziomem dotknęły ziemi w tym samym czasie. W tym samym też czasie kulka poruszająca się ruchem jednostajnym dotarła do miejsca upadku kulki z rzutu poziomego. Dowodzi to słuszności, że ruchy złożone, jak na przykład rzut poziome, można rozbijać na prostsze elementy, łatwiejsze w obliczeniach. Można też odwrócić całą sytuację, rozważając ruch w różnych układach odniesienia. Spadająca piłka względem obserwatora znajdującego się w pociągu porusza się jak w spadku swobodnym. Ta sama piłka, wykonująca ten sam spadek, ale względem obserwatora stojącego na peronie, będzie zakreślać parabolę, więc można uznać, że tym razem zachowuje się jak w rzucie poziomym. Jak widać, potwierdza się zdanie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Przejdę do obliczeń i ocenię, jak daleko od urwiska spadł samochód, jeśli jego początkowa prędkość wynosiła 72 km na godzinę. Co ciekawe, nie musimy znać wysokości urwiska, bo można tę wysokość obliczyć na podstawie czasu od chwili oderwania kół od podłoża, aż do chwili uderzenia o ziemię. Ten czas wynosił około 4 sekundy. Znając czas, wystarczy przekształcić wzór związany z wysokością, czyli wzór występujący w składowej pionowej. Wyszła mi wysokość równa około 60 metrów. Sprawdzę teraz, jak daleko od urwiska upadł ten samochód.
Tym razem skorzystam ze składowej poziomej, uznając, że w poziomie porusza się ten samochód ruchem jednostajnym. Aby obliczyć ten zasięg, muszę zamienić jednostkę prędkości na metr na sekundę. Dla opornych wystarczy informacja, że wartość prędkości dzielimy na kalkulatorze przez 3,6. Wynik wartości prędkości mnożymy razy czas spadania i otrzymujemy około 70 metrów. Jest to dystans mierzony od skarpy do miejsca upadku. Bardzo często należy obliczyć jeszcze prędkość uderzenia o powierzchnię Ziemi, a takie obliczenia wykonujemy w następujący sposób. W trudniejszych zadaniach wymagają wyznaczenia jeszcze kąta uderzenia o Ziemię, a ten niestety bez znajomości funkcji trygonometrycznych będzie ciężko określić. Co ciekawe, grając w Wiedźmina nie udało mi się zasymulować rzutu poziomego, co możecie zobaczyć na tym krótkim fragmencie rozgrywki, w którym próbuję wyskoczyć jak najdalej od mostu. Zauważcie, że Geralt szybko wytracił składową poziomą ruchu i z impetem wpadł do wody. Jeśli przyspieszenie grawitacyjne w tej grze jest takie samo jak na Ziemi, to wysokość mostu, z którego spadaliśmy, możemy obliczyć w następujący sposób. Swoją drogą, spadek swobodny, jak i rzuty poziome w grze Wiedźmin w mojej ocenie nie wyglądają zbyt naturalnie. Podobnie zresztą jak ruch wisielca odwzorowujący ruch wahadła fizycznego. No dobra, ale po co komu te ruchy poziome? Jak to niektórzy mówią... Komu to potrzebne? A dlaczego? Myślę, że większości społeczeństwa do niczego się ta wiedza nie przyda, o ile nie grają w gry komputerowe. Za to w trakcie lotów bojowych i bombardowania celów informacja o zachowaniu bomb i miejscu ich zetknięcia z gruntem jest istotna. Tutaj możecie podziwiać samolot zrzucający bomby w locie nurkującym. Swoją drogą to chyba najlepsza symulacja lotu samolotem bojowym dostępna na rynku. Tym razem wykonam lot samolotem A-10. Samolot ten umożliwia zrzut bomb w locie poziomym. Po odczepieniu bomby od pylonu samolotu w początkowym etapie porusza się ona z taką samą szybkością co samolot. Jej składowa pozioma powoli zmniejsza się, ponieważ na bombę działa niezrównoważony opór powietrza. W sumie mamy tutaj do czynienia z doskonałym przybliżeniem rzutu poziomego. Bomba zrzucona ze zbyt małej wysokości nie zdąży wyhamować i znaleźć się na tyle daleko od samolotu, by doszło do eksplozji w bezpiecznej odległości. Czas chyba uciekać z tego wraku. Niektóre bomby są wyposażone w systemy spowalniające, na przykład malutkie spadochrony. Bomby w ten sposób drastycznie zwiększają swój opór aerodynamiczny, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie lotów bojowych na niższych wysokościach bez obawy uszkodzenia płatowca. Współczesne samoloty posiadają na wyposażeniu specjalne systemy, które określają w oparciu o prędkość samolotu i jego wysokość miejsce kontaktu bomby z podłożem. A to wszystko możliwe jest, wiecie dzięki czemu? Dzięki znajomości praw, które rządzą światem. Na maturze zadania ze spadku swobodnego lubią się pojawiać, a tutaj zaprezentowałem kilka z nich. Ich rozwiązanie tradycyjnie znajdziecie na końcu filmu. Po tym filmie powinniście wiedzieć, że rzut poziomy występuje wszędzie tam, gdzie ciało spada w polu grawitacyjnym planety, a początkowy kierunek wektora prędkości jest prostopadły do wektora przyspieszenia grawitacyjnego. W rzucie poziomym, by łatwiej rozwiązywać zadania, należy rozbijać ruchy na składowe, poziomą i pionową. W rzutach poziomych najczęściej składowa pozioma będzie związana z ruchem jednostajnym prostoliniowym, a składowa pionowa z ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. Dla obu składowych czas biegnie w identyczny sposób. Warto też wiedzieć, że prędkość ciała jest zawsze styczna do toru jego spadku, a dzięki tej własności można obliczać kąt uderzenia ciała o podłoże. W tym filmie to wszystko. Zapraszam do jego lajkowania i udostępniania. Tylko dzięki waszemu wsparciu możliwy jest dalszy rozwój tego kanału. Cześć!